Cześć! Tu będzie filmik na makijaż Smokey Eye, tak jak mam tutaj. Chciałam spróbować nową kredkę z firmy Elf, którą dostałam, która jest pół kredka na cień, tak jak tu widać, a pół jest, druga pół jest kredka do eyelinera. Bardzo chciałam spróbować i używałam cienie z Inglota, z Sephory, i jedna po prostu jasna. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pierwszy raz, jak wiadomo, od bardzo dawna, nawet nie wiem jak długo, robię makijaż. I wiecie co? Aż się boję. Boję, co na to powiedzieć, bo jednak nie robiłam od dawna. Może wam się stało spodobać, albo coś, nie wiem. Więc dajcie znać, co i jak. Bo pokażę wam ten filmik najpierw, a później zrobię pokaz tych rzeczy z Elf, które kupiłam. To będzie albo jeden długi filmik, albo będą dwa mniejsze, czyli 10 minut, nie takie małe. No, bardzo mam nadzieję, że wam się spodoba ten filmik. Dajcie znać. Wolę wiedzieć tylko pozytywne rzeczy, bo tak jak mówię pod koniec filmiku, że nie wiem, co jest lepsze dla mnie w tej sytuacji. Dobrze, a mam nadzieję, że wam się podoba. Zapraszam do subskrypcji i bardzo was kocham. Okej, czyli mam już jedno oko zrobione i zacznijmy od robienia tego tutorial. Już zrobiłam bazę, zwykłą bazę pod cienie. Ja miałam z Inglota. Chyba jest mój ulubiony. I teraz chciałam spróbować eyeliner and eyeshadow stick z firmy Elf. To tak wygląda. I będę używała shadow, czyli taki. To jest taka kredka. Kredka szaro-czarno-perłowa. I nakładam, trzymając bardzo delikatnie oko, nakładam przez całe oko do załamania. To będzie jako jakby druga baza. Pierwsza baza to po prostu wszystko trzyma w miejscu, a druga, czyli to daje nam kolor. Też powinna pomóc temu, żeby zostać na miejscu. Przez długo. Czyli to załamanie. Nie musi być równo, bo teraz weźmiemy pędzelek płaski. To jest 242 z MAC. To jest taki dosyć sztywny. I albo palcem można to zrobić, albo pędzelkiem. I rozprowadzamy i można tak to nazwać, żeby wygładzać tą kredkę. Żeby była równa. I przez całe oko. I też, żeby nie było za grube, bo jak jest za grube, to się robi tak jakby na przykład olej, że nic się nie będzie trzymało. I rozprowadzamy i jest równo. I na to i tak będzie cień, więc jak nie jest zupełnie 100% równo, to się nie trzeba martwić. To nie jest koniec Smokey Eye, to jest dziwne, tak jak jest, więc na to nakładamy cienie. Pierwsze to będzie z Sephora. I to jest Colorful Mono, czyli zwykły cień Strass numer 2. Strass? Naprawdę? Nie pokażę się. Nieważne, obierzcie mi. To jest po prostu błyszczące perłowy z brokatem. Srebrny kolor. I to widać, że już zaczyna się troszeczkę odsypać. Więc jestem na to przygotowana, żeby na koniec wyczyć pod okiem, bo to na pewno będzie się sypało. I nakładam pędzelkiem z MAC 239 i nakładam od środka, nie przez całe oko. I tak ogólnie to jest lepiej robić malutkie kreski i tak jakby bardziej wklepać zamiast rozprowadzać, bo
To się będzie kleiło do czarnego, do czarnej kredki. A jak będziemy za bardzo rozprowadzać, no to zacznie się sypać. To jest pierwsza warstwa cieni. To brzmi tak, jakby było następne 15 warstw. Nie będzie. Teraz w środku jestem. W środku nakładam cień z Body Shop numer 1 Eyeshimmer. To też jest taki blady. Ten cień się zmienia kolor, jak się nakłada na czarnym. Ja nie oczekiwam, żeby to była jakaś duża zmiana, bo teraz w środku, czyli na tamtego srebrna. Rozprowadzamy tak. Jezu, jak to białe wygląda. Nie jest aż takie białe. Uwierzcie mi. Jeszcze jest czas. Zobaczycie. I to było w środku, a na zewnątrz nakładam cień z Inglota Perła 10. To jest po prostu taki ciemny, szary, perłowy kolor. I to jest zwykły pędzelek do cienia. Dosyć puchaty. I to nakładam z zewnątrz. I teraz się zaczyna rozprowadzanie koloru. I nakładam to kilka razy i każdym razem zaczynam do środka rozprowadzać w załamaniu. Czyli tak jakby 3/4 powiedzmy do środka. I też wokół linii rzęs. Teraz biorę pędzelek 224 z MAC. To jest świetny pędzelek. I to by było wysłane jako próbka. Zwykły, jasny. Gdzie jest? O, tu. To jest cień kolor skóry, powiedzmy. Nie ma numeru, nie ma nazwy. Znaczy było na papierku, tylko że zgubiłam papier. I nakładam ten cień tam, gdzie są brwi, czyli do brwi i ciągnę ten kolor w dół, używając pędzelek, żeby rozprowadzić granicę między cieniem, między ciemnym cieniem, a ten jasny tutaj. I to rozprowadzanie żeby ta granica nie była taka wyraźna i mocna. A tak dawno nie robiłam filmiku i teraz co? Zgubiłam pędzelek. No i zgubiłam, no nic. Biorę pędzelek 242 z MAC. Nie wiem, czego przed chwilą używałam, czy nie. Już zapomniałam. I biorę cień z Inglota. Jak widać z Inglota. Ciemny granatowy z niebieskim brokatem. I nakładam to. I to nie będzie ładnie wyglądało. Od razu ostrzegam. Więc uwierzcie mi, że to za moment będzie wyglądało ok. Nakładam taką bardzo wyraźną linię. Do załamania i w dół. Więc jeszcze odrobinę tego. Czyli to nie wygląda równo i nie wygląda zbyt ładnie jeszcze. Ale jak zacznijmy rozprowadzać to. I to znowu ten pędzelek puchaty. To ten ciemny kolor w załamaniu daje nam głębokość, tak się mówi. Już tyle lat to robię i dalej nie pamiętam. No miałam niezłą przerwę, więc może dlatego. Można zmieniać kształt jak się chce, używając pędzelka, żeby rozprowadzać kolor. Ok, teraz biorę kredkę z powrotem z Elf Eyeshadow Liner Stick i biorę drugą stronę, czarny jako eyeliner. I to nakładam pod okiem, pod linii rzęs, tam gdzie jest linia wodna. I wtedy jeszcze zrobię nad rzęsami na górnej powiece. Widzicie, jak to jest, jak człowiek przestaje to robić.
Wszystkiego zapomniałam. Wszystko zapomniałam. Nie wszystkiego. Nawet nie wiem. Mniej i mniej mówię po polsku teraz, bo już nie mieszkam z mamą, więc nie mam z kim. Nie znam Polaków w Londynie. Wiem, że jest ich dużo, ale ich nie znam. Nie znam. Słyszę ciągle Polaków, ale nie znam. I nałożyliśmy teraz pod linią rzęs. I na to biorę znowu cień z Inglota Perła 10 i pędzelek smak, nie ten, tylko ten, 214. To jest taki malutki, sztywniutki pędzelek, śliczny. I nakładamy to pod okiem. Teraz sprawdzić się równo. Całkiem równo. Mam straszne miny, jak się oglądam. I oczywiście na końcu tłuszcz rzęs. Ja mam Maybelline Colossal Volume. Żółty, na pewno każdy go widział w sklepach. Na sam koniec. I jeszcze z tej strony. I teraz jeszcze chciałam pod oczami, bo to jest, jak widać, to jest bardzo intensywny makijaż. Ja jeszcze chcę dodać taki puder z e.l.f. I to jest żółto, niebieski, zielony, różowy. I pokazywałam go w poprzednim filmiku kiedyś tam jako rozświetlacz i się używa na całą górę. To ja teraz troszeczkę wezmę na pędzelek 109 z MAC. I wezmę na same na górze policzki, czyli kości policzkowe, nie, tak się nie mówi. Żeby tutaj rozjaśnić. No i gdzieś mówiłam, że ten plakat będzie wszędzie. Żeby rozjaśnić burzę. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Wszystko dobrze. Dobrze, i ja z tym bym nosiła jakieś blady, róż czy błyszczyk, tak jak mam. I taki jest ten makijaż. Mam nadzieję, że wam się spodobał pierwszy makijaż od dawna. Trochę się boję, bo jednak nie robiłam na filmiku od bardzo dawna. No ale daj znać, jak wam się podoba. Jak wam się podoba, czy nie. To znaczy nie mów, czy nie. Wolę nie wiedzieć. Po angielsku się mówi ignorance is bliss. Jak jest ignorance po polsku? Poczekajcie, sprawdzę. Ignorance. Niewiedza. O, niewiedza to jest dla mnie najlepsze. Czyli jak wam się nie podobało, to nie mówcie mi, a jak wam się spodobało, to daj znać. Dobrze. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do oglądania innych moich filmików. Kocham was. Pa.